Październik. W Akwizgranie. Szwaby walczą jak szalone, w końcu to pierwsze z ich miast zaatakowane przez aliantów. Na pewno nie ostatnie. Myśleliśmy, że wyzwolenie Paryża to krok do powrotu do domu. Jednak był to początek kłopotów. Walczymy teraz wśród ruin Akwizgrana. Szkopy zamienili je w twierdzę. Nie bez powodu. Wykuwamy wyłom w ich zachodniej granicy. Davis rozkazał nam odbijać miasto, dom po domu. Mówił, rozwalcie wszystko. Turner i Pearson warczą na siebie, odkąd tu jesteśmy. Wojna wymęczyła nas wszystkich. Dobro, pokój, ja was już czekam. Znów będziemy żreć konserwy. Jak coś ci każe, to jest kurwa twoja misja! Zbierajcie dupy w troki! Musimy być w sztabie przed zmrokiem! Hej, patrz co znalazłem. Od twojej Lali. Powiedziałem ci, żebyś mi nie szperał. Tylko nie otwiera listu dla Luni. Taki co myśli, że ta z nim zrywa? Widzisz adres? Napisała Daniels, nie Red. To może znaczyć tylko jedno. Niestety, puszcza cię w trąbę. A może to taki list Schrödingera? Co nie? Nie otworzysz i masz dziewczynę. Hej! List Schrödingera? Co jest z tobą? Dość tego opierdalania! Atakujemy teatr o 7:30 rano. No, każdy ma swoje granice. Każdy. Hazel, jeśli mam być silny, muszę wciąż wierzyć w to, że mnie kochasz. Lecimy, lecimy! No dalej, Daniels! Daniels! Mam cię! Nie wychylać się! Cholera, rozwalamy ich, a oni ciągle wracają! Nie damy rady już utrzymać placu! Artyleria w drodze! Będą za 10 minut! Mogą być za 10 lat! Poruczniku, potrzebujemy wsparcia czołgu! Mordy w kubeł i dajcie mi pomyśleć! Serde ma czasu na myślenie! Dobra, Daniel, Zajelo i Pearson, wzywacie wsparcie! Ruchy! Dobra, biegnie! Daniel, do telefonu! No już! Dagwood White to 7 do Bandziora! Strzelają do nas! Prosimy o wsparcie na linii drugiej! Odbiór! Przyjęto, ale odsłonimy przy tym flankę! Dobra, odbiór. Po prostu się tu zbierajcie! Zrozumiano! Robimy co możemy! Pośpieszcie się! Te paki nieźle nas muczą! Bez odbioru! Dobra, panowie! Kierujemy się do teatru! Pierwszy pluton nas potrzebuje! Nie znamy pozycji wroga! Przechodzę na radio i interkom. Radio działa! Rapson, skręcamy w prawo w kierunku teatru. W prawo! Zrozumiano, Perez. Abrams, Bull, utrzymajcie się z drugim plutonem do czasu, aż wrócimy. Zrozumiano. Jasne, Perez. Zachowajcie czujność. Wyglądajcie piechoty w oknach. Dobra, Rapson, jedziemy. Thank you.
Straciłem wroga z oczu! Trzeba go znaleźć! Pancer! Po lewej! Prosto w cel! Lewy na nie się nie znadzą! Przeładowuję! Kiepski strzał! Odbił się! Za pomoc, sir. Dagwood White bez odbioru. Dobra, Perez zajmie pozycję przy teatrze, żeby osłaniać naszą flankę. Musimy się przedrzeć do hotelu Allendorf bez wsparcia pancernego. Ruszamy! Dobra, do roboty. Ten hotel od tygodni jest twierdzą nazistów. Musimy go przejąć, żeby odzyskać miasto. Byłoby o wiele prościej, gdybyśmy zabrali kilka czołgów. Perez musi utrzymać ten teren.
grupa uderzeniowa, to my, szeregowie. Oczy szeroko! Sprawdzać okna! Uwaga na witryny sklepowe! Coś tu nie gra, jest za cicho. Po prostu bądźcie czujni. Spokojnie, trzymać się osłon! Hej, jazda z ulicy! Naprzód! Znajdźcie przejście! Mogę się ruszyć! Sklep po prawej, do środka! Pomóżcie, proszę! Zasadzka, kryć się! Po schodach nie da rady. Wyjście na ulicę to samobójstwo. Ta ściana wygląda na osłabioną. Daniels, użyj wyrzutni, żeby zrobić wyłom. Odsunąć się! Wal w ścianę! Na ostateczną! No jest! Ostatnia reduta Schwabu. Daniel, rzuć na to okiem! Tak jest! Coś tu cicho. I to mnie martwi. Daniel, co tam widzisz? Niebo puste. Bombowce chyba na dziś skończyły. Podziwiasz widoki szeregowy? Na co się tak gapisz? Na ten hotel. Brak celów na balkonie. Wszędzie jest czysto. Pewnie schowali się, barykadują się w środku. Stawiają wszystko na jedną kartę. Zatem powinniśmy podejść ich bez większego problemu. Kiedy tam dotrzemy, musimy być gotowi na najgorsze. Dobra, najpierw musimy zająć tę kamienicę. Może się tam roić od Schwabu. Oczyścimy ją, zabezpieczymy tyły i potem ruszymy na hotel. Zbiórka! Daniel, Zussmann, jesteście na szpicy. Idziemy! Bądźcie czujni. W tych mieszkaniach może być pełno Niemców. Łap amunicję, Daniel! Dzielnicy. Sierżancie, potrzebuje celów! Oślepłeś! Żadnego wroga w zasięgu wzroku! Czysto! Więcej amunicji, sir! Bądźcie czujni! Daniel, znów potrzebna jest twoja wyrzutnia. Uwaga na gazy wylotowe!
nie widzę! Hej! Jęcy po drugiej stronie! Sprzątnąć ich! Nie ma jak przejść! Musimy sprzątnąć tych szwabów! Nie widzę ich! Nie wstawać! Dym się rozwiewa! Gotuj broń! Chodźcie tu! Rogers, idź przodem i zabezpiecz kolejny pokój! Tak jest! Drzwi zablokowane! Będziemy musieli się przecisnąć! Wygląda cholernie ciasno. Nie wiem, czy dam radę. Trzeba było nie wpieprzać tyle wieprzowiny. O, bardzo śmiesznie. Kurwa! Kurwa! Pomocy! Nic ci nie jest! Już dobrze, dzięki! Wszędzie szkup! Oddać cele moździerzą! Nie wychylać się, rozproszyć się! Rzucam granat! Potrzebuję amunicji, poruczniku! Spokojna głowa! Okej! Jak wszyscy? Może być! Jesteśmy już prawie przy hotelu. Granaty i dymne, Daniel! Zanim nie zaatakujemy. Dobra, idziemy. Schodami potrzebuję więcej! Łap, Daniels! Ta ciężarówka blokuje nam drogę. Przepchnijmy ją. Aero, zwolnij hamulec i kieruj. Reszta, przyłóżcie się. Nie ma sprawy. Daniels, potrzebujemy pomocy. Skoro kowalec. Opony wciąż w miarę całe. Ma jeszcze benzynę, akumulator działa. Potrzebujemy transportu. Poruczniku, chyba mógłbym odpalić się bez kluczyków. No kto by pomyślał. Stójcie, gospodarze. Dobra, idziemy! Przygotujcie się, chłopy. Daniels, jeszcze jedna ściana, rozwal ją. Ekipa rozbiórkowa, co? Rzucam granat! Nie zbliżać się. Naprzód! Ruchy, ruchy! Musimy oczyścić ten hol! Zuzman na prawo, a Jalo ze mną w lewo! Stoic, Pearson, Migen na piętro! Tak jest! Robi się! Umocnili się przy głównych schodach, na drugim końcu! Mają też KM-y na schodach! Okrążyć ich flanki! Wyrzucam granat! Prosto przed nami! Cholera, są wszędzie! Wróć wychodzi z zasłony! Ajelo! Nie żyje! Muszę przeładować! Sierżancie, wskaż wrogów! Ruszaj do tylnego korytarza! Próbuję uciec! Zbliżają się z zachodu! Żołnierze wroga!
przeciwnika! Za mną nikt nie stanie! Do tylnego korytarza na dole, Danie! Mam nadzieję, że to już wszyscy. Granaty i dymne, zgodnie z zamówieniem! Drugi pluton czyści górne piętra. Musimy zabezpieczyć piwnicę. Za mną! Trzymać się blisko! Więcej amunicji, ser. Masz, Daniels! Nie chcesz apteczki? Ej, Stiles. Zrazu na ciebie kryjówkę. Pierdol się. Cicho być! Daniels, otwórz drzwi! Światła! Wie gucken! Vielleicht haben sie etwas zu essen. Słyszę dzieciaka. Ma ktoś czekoladę? Tak jest. Jesteście głodni. Śmiało. Bierz. Anna! Ej, 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 w porządku, już w porządku! Nic wam nie zrobimy. Nic wam nie zrobimy. Jedzenie. Moja siostra. Proszę, pomóżcie. Nie, nie. Posiłki szkopów będą tu lada moment. Nie mamy czasu, żeby niańczyć cywili. Są tylko dwie. Sir, niech pan to zobaczy. A, po prostu pięknie. Kurwa. Mijaliśmy po drodze tę ciężarówkę. Możemy nią podjechać i ich zabrać. Z całym szacunkiem. Naszą misją jest zająć hotel. Sagen Sie. Wir haben Verwundete. Die werden es nicht schaffen. Ich nie rozumiem po niemiecku. Znasz niemiecki? I trzymałeś to tylko dla siebie? Właśnie tak. Musimy ewakuować stąd tych ludzi. Daniels, Aiello, bierzcie ciężarówkę, spotykamy się przy zachodnim skrzydle hotelu. Ruszajcie. Ciekawe, co jeszcze tam zataiłeś, Herzusman. Niech mi pan nieco odpuści. Po moim trupie, żołnierzu, po moim trupie. Jedziemy na jednym wózku, co nie, Daniels? Nie wierzę, że Zusman nie powiedział nam, że mówi po szkopsku. Pochodzi z niemiecko-żydowskiej rodziny. Po prostu nie chciał się nikomu chwalić tą niemiecką połową. Każdy z nas ma coś, czym woli się z nikim nie dzielić. Nie wierzę, że nadstawiamy karku za bandę szwabów. Mają ze sobą dzieciaka, starców też. Wszystkich nie uratujesz. To cywile. Wysyłamy ich za front. Standardowa procedura. Tak, tak. Oto i wóz. Chodźmy. Dobra, za minutkę odpalę to maleństwo. Będziemy cię osłaniać. Ruch w budynku po drugiej stronie! Panzerstrek! Atak! Zelfuła! Na północny wschód! Odpalaj granat! Nadchodzą z północy! Zelfuła! Wyrzucę rakiet! Padnij! Konie za ulicy! Przeładowuję! Na wprost! Dam go na celowniku! Nadjeżdża kilka transporterów! Kryć się! To za pierdolnik!
Nie możemy tu zostać! Masz się streszczać! Potrzebuję więcej czasu! Musimy rozwalić te haftraki! Hajelo, sprężaj się do cholery! Już prawie! Przeciwnie! Okay. Leci granat! Daniel! Pozbądź się haftraku! Północny wschód! Musimy rozwalić te haftraki! Przeciwnie o godzinie 12! Daniels! Pozbądź się halftraku! Wystawili się! Prawdziwy snajper! Przestali nacierać! Wygląda na to, że się wycofują! Okej, zapalił! Wsiadaj! Uruchomiłeś ją! Dzięki, że mnie osłaniałeś! Myślę, że przegrupowują się od północy! Trzeba dać znać chłopakom! Musimy szybko zabrać stąd tych ludzi! Albo się okopać! To zbyt ryzykowne! Nie chcemy, żeby trafili w ogień krzyżowy! Teraz już za późno! Pośpiesz się! Pearson ma rację, Daniels! Nie mamy czasu martwić się o tych ludzi! To cywile! Potrzebują naszej pomocy! Przejdź dalej i zaparkuj na ulicy! Tak, sierżancie! No dobra! Wyprowadzić tych cywili! Dalej! 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 Cześć, musimy się zbierać! Wróg ściąga posiłki! Anna! Czekaj, gdzie leziesz? Mamy szwestań, postuwać! Co ona mówi? Myśli, że jej siostra wróciła do piwnicy. No i tam już zostanie. Musimy zabrać stąd tych ludzi. Ruszajmy! Poruczniku, ja pójdę. Nigdzie nie leziesz! Masz 2 minuty! Dobra, idę z tobą. Nie, tylko Daniel. To zbyt niebezpieczne. Potrzebuję wszystkich do obrony przedpola. Tak jest. Wracaj tu migiem. Tak jest, ser. Kurwa! Scheiße! Musi gdzieś tu być. Anna! Anna! Mam nadzieję, że nie polazła na górę. Anna, gdzie jesteś? Anna! Hej, mała. Ej, ty! Wracajmy do twojej siostry. Ich hab Kasper gefunden. No chodź. Du kannst nicht entkommen! Już w porządku. Wo ist der? Er versteckt sich! Den Keller durchsuchen! Bin dabei! Będzie dobrze. Feindentdeckt! Nie strzelać, nie strzelać! Setzen Sie das Mädchen ab! Już w porządku. Wo ist der? Er versteckt sich! Den Keller durchsuchen! Bin dabei! Kasper, nein!
to Erika. Mam cię. Sas, okej, Kaspa. Ich will Erika. Keine Anzeichen von Feinden. Wir sind nicht allein. Kaspa, nein. Będzie dobrze. Ich will nach Hause. Kaspa, nein. Was soll das? Sofort wieder raufkommen! Kurva! Kurva! Nein, Kaspa! Was soll das? Sofort wieder raufkommen! Gossmann, Müller, wir werden angegriffen. Rauf, sofort! Wir suchen nach jemandem, der hier entlang gelaufen sein muss. Geh hoch und sag Kurt, dass wir Hilfe auf der Südseite des Hotels brauchen. Schnell! Bewegung! Verstanden! Was ist denn das? Wir werden angegriffen! Jawohl! Kaspar! Świetnie sobie radzisz. Już niedaleko. Ich will Erika. Bądź dzielna już naprawdę niedługo. Mein Gott, hier raus! Jestem tutaj! Już dobrze! Skąd oni się wzięli? Nie możemy się zatrzymać! Erika! Z prawej strony! Trzymam cię! Kurwa! To jeden z naszych! Taniec? Musimy się stąd wynosić! Zaprowadź ją do ciężarówki! Damy sobie radę! Tak jest! Czas oczyścić tę chatę. Szkopy się wycofują! Hol już prawie zabezpieczony! Chryste, to Daniels! Daniels? Chodź no tu! Przejęliśmy hol! Hol zabezpieczony! Zabezpieczyliśmy! Anna! Dziękuję. Mama gesagt, ich soll mich um Kaspar kümmern. Die kommen nicht zurück. Dobra, poradzą sobie. Chodźmy! Eskortujemy ich bez dyskusji! Pearson ma rację, sir. Jeśli pójdziemy z nim, jest szansa, że ściągną na siebie ogień. To dosyć ryzykowne. Szeregowy Zussman, oczyścimy tę ulicę! I ewakuujemy ich, jasne? Zrozumiano, sir. Po prostu będą bezpieczniejsi bez nas. A jeśli pozwolimy Niemcom przejąć hotel, każdy oddział, który tędy przejdzie, będzie zagrożony. To nie Kasserin! Tym razem my mamy przewagę! Ładować ich na ciężarówkę. Ty tu dowodzisz. Przygotować się do obrony! Cisza, ogród czysty! Kann jemand einen Laster fahren? Wszyscy żyją? Wie in einem breiten Heugel. Reich, ich kann fahren. Dobra, chodź. Ostrożnie! Podziurawili wóz! Erika! Bitte, Erika, fang auf! Nie żyje! Jazda! Jazda! Co ty do diabła robisz? Wykonuję rozkazy! Wszyscy wracaj do hotelu! Ruchy, ruchy, ruchy! Hej! Nic nie możemy zrobić. Akwis Grand zajęty.
Zachodni korytarz do Renu otwarty. Rozłam między Turnerem i Pearsonem jest coraz większy. Dziś już nie tylko nasze życia wiszą na włosku.